Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym 38. odcinku z serii Battlefield Gothic Armada 2 na moim kanale i w dzisiejszym odcinku od razu zaczynamy od wielkiej, wyczekiwanej bitwy z tyranidami. No to co, no to ruszajmy! Dobra. Cel jest taki, żeby zająć... plan jest taki, żeby zająć ich walką i zniszczyć ich tylu, ilu się tylko da. Dobra, i robimy tak. Wy idziecie pod jedynkę. Dominatory. Teraz tak, Marsy i Dominator idą mi pod dwójkę. Wszyscy bez auto-engagementu. Dobra, idziemy. Jedynka, dwójka, lecimy! To się nazywa siła ognia. Aye, Admiral. Ale te Marsy są bardzo OP. We serve. You have seized a strategic area. Dobrze. You have seized a strategic area. Ship ready. Course engaged. Nie wierzę, że tam coś zostało. Fury interceptors in flight. Nie wierzę, że coś przeżyło taki ostrzał. The enemy has seized a strategic area. Enemy sighted. Enemy sighted. Wspaniale. Static bomba jak najbardziej. Enemy sighted. Enemy ship crippled by the lightning strike. Dobrze, robimy teraz tak. Shark assault boats on their way. Starhawks loaded and sent. No cóż, bardzo mi przykro, ale... You have seized a strategic area. No nie, nie będzie zrobionego questa dodatkowego.
Admiral. You have seized a strategic area. Taking heavy damage. Initiate emergency repairs. Setting course. Enemy sighted. Fire. Enemy sighted. Starhawks loaded and sent. You have accumulated 25% of strategic points. Enemy sighted. We serve. Starhawks loaded and sent. Impossible, Admiral. Enemy sighted. Dobra, idziemy ich ścigać. Ship ready. Assault crews reporting success. Your orders? Dobra, wykończyć. You have accumulated 50% of strategic points. We wait your command. Starhawks loaded and sent. Aye, Admiral. Ship ready! Damaged teams, begin repairs now! Dobrze, dobrze. Nie było tak źle. Jakie straty? Straty są o dziwo bardzo małe i to jest fajna wiadomość. To jest akurat bardzo dobra, bardzo fajna wiadomość, która bardzo mnie cieszy i satysfakcjonuje. Oto przybyli Nekroni. I my sobie poczekamy na nich. Nie ma sensu się głupio pakować na Nekronów. Bo Nekroni mogą nam bardzo łatwo zrobić kuku, a my tego nie chcemy. My nie chcemy, żeby Nekroni nam cokolwiek robili. Nekroni najlepiej niech zajmą się tyranidami. Ja będę wtedy szczęśliwy. W zasadzie to lorowo Nekroni byliby jedyną siłą zdolną do powstrzymania tyranidów. Dobra, trochę mi się to nie podoba. Co my tu mamy? Level wszystkich frakcji jest o jeden podniesiony. No nie. Nie, bo na Agrippinie zrobią mi kuku. Nie, bo tu mają... Bo nie. Bellis Corona. Nie. Nie godzę się na to. Tak się nie będziemy bawić. Dobra, możemy natomiast zrobić tak, bo tu jest flota przygotowana, więc tutaj spoko, tu się nie trzeba niczym przejmować, ale możemy troszkę
sobie pomóc. Dlaczego by nie? Dlaczego by nie poprawić naszej sytuacji? Jak ją zatem poprawimy? Otóż, pierwsze co, to wyklepiemy te wszystkie trzy floty, które są w dosyć dobrym stanie. I to jest fajna wiadomość, bo to znaczy, że możemy wziąć na Agrypinie flotę. By się przydało zebrać jeszcze flotę, no. Na przykład, możemy wziąć tą małą flotę. Wziąć Malin's Reach. Nakazać tutaj budowę dyktatora jednego i na Agrippinie drugiego. Dobrze, i teraz wchodzimy w ustawienia tej floty. Teraz tak. O, Avenger of Schindelgeist. To będzie nasz flagship. Dobrze. Wchodzimy teraz w ustawienia tejże floty. Do stoczni idziemy. Tego Endeavora możemy zezłomować. Na Agrippinie natomiast możemy zamówić kolejnego dyktatora. I tymi siłami możemy skoczyć tutaj. To będzie raz. Dwa. I trzy. I tu teraz my mamy przewagę. Dużą przewagę. Tutaj ta flota czeka ciągle na wbicie 9 levelu. I ta flota tutaj też czeka na wbicie 9 levelu. Bo kiedy tu wbijemy 9 level, to wywalimy jednego Strike Cruisera i damy im wtedy tutaj tą jednostkę. Ten Mark 1, tak. Kadia może zrobić tego typu statki, więc spoko. Wtedy oni polecą tutaj odbić ten system. I jak oni mi go odbiją, to wtedy Spire wskoczy tutaj i zrobi porządek. Ale tego nie zrobimy, nie mając 9 levelu wbitego, a więc zacznijmy expić i wbijmy ten 9 level. Dobra, co my tu mamy? Okej, okay. Avenger, niech tak jest. Niech tak jest, dobra, lecimy. Dobrze. I teraz tak, teraz idziemy tu na... Puste pole się w miarę rozłożymy. Spire, podejdź mi tutaj. Wy pójdziecie tym obszarem. I teraz tak, pod jedynką będziemy mieli po prostu ciężki wpiernicz, a pod dwójką wszystkie nasze działa Nova i Fighter Baye. I wszyscy auto-engage. Na nich! Your orders? Aye, Admiral. Your orders? Dobrze, mamy dwa... State your order! Mamy dwa składy bomberów. Trzy razy Nova Cannon. I jeden... Raz plazma bomb mamy. Dobra, damy sobie z tym radę. Setting course.
Dobra, mamy 9 razy Nova, 8 razy Bombery i 3 razy Plazma. I 1 raz, i 3 razy Static Fielda, dobra. Interceptors engaging. Wyeliminować wszystkie wrogie interceptory. Dobrze. Rozpoczynamy imperialną ofensywę oficjalnie tym samym, bo my teraz stąd długo się nie wycofamy. Cel namierzony. Haha! Tak! Changing course. We are ready to serve. Enemy sighted. Ognia. Enemy sighted. Engaging target. Wszystkie jednostki, krótki dystans, zmiażdżyć ich. Static bomba, jak najbardziej. Targeting enemy vessel. Assault crews report success. Lightning strike successful. Teleporterium vectors calculated. Dobrze, zdropić im plazma bombę na łeb. Teleporterium vectors calculated. Assault crews report success. Dobrze, świetnie. Starhawks engaging. Engaging. To serve the Omnisire. Engaging engines. Focusing war sight. Coordinates acknowledged. Jeszcze jeden plazma bomb. We wait your command. Enemy ship crippled by the lightning strike. Holy Omnisire, heal thy wounded servant. Dawać static bombę, przeładowanie tarcz. Enemy ship crippled by the lightning strike. Skrócić dystans. Transition successful. Castellan Maniple teleported. Ognia. Starhawks engaging. Assault crews report success. Dobrze. Kolejni zniszczeni. Świetnie. Kolejni do namierzenia. Ognia. Engaging target. Jeszcze coś tu żyje. Understood. Szukamy. Przejść w tryb poszukiwania. Machine spirit appeased. Holy Omnisire, heal thy wounded servant. Your orders?
rozpocząć protokoły. Tam są. Aye, Admiral. Widzę ich. Interceptors engaging. Target locked in. Mamy was. Starhawks engaging. For the Emperor. Wszyscy wejść w swój optimal i rozpocząć zniszczenie wroga. Optimal, czyli optymalny zasięg rażenia. Dobrze, świetnie. Impossible, Admiral. Teleporterium vectors calculated. Ale dostają, ale dostają. Assault crews report success. Engaging target. Lightning strike successful. Świetnie, to było wspaniałe zwycięstwo. Mnóstwo renomy nam wpadło. I obrażenia nie są poważne. To jest najważniejsze, że uszkodzenia naszych flot nie są zbyt poważne. Bo dzięki temu możemy naprawić te floty i w następnej turze jesteśmy znowu gotowi do ataku. I to jest wspaniała wiadomość. A co tutaj się dzieje? Co tu się dzieje? Tu jeszcze mamy jedną flotę, więc okej. Okay. Skończmy tą turę i przyjmijmy tutaj tą bitwę jeszcze. Dobrze, Eldarzy przybyli. Okej. Okay. To testujemy naszą nową grupę bojową odpowiedzialną za obronę czego? Nemesis Tessera. Okej, capture the flag, no to wspaniale. Trzeba to zrobić z mózgiem. Bo my na start dostaniemy jednostki, więc luz. Dobrze, zrobimy to tak. Ty pójdziesz pod jedynkę. Wy pójdziecie pod dwójkę. Wy pójdziecie mi pod dwójkę. Co? Management? A, okej, dobra. Dobra, idziemy. Szybko, na stację. Pomóc stacji. Pomóżcie stacji. Dobrze, tak żeby stacja nie miała problemu z utrzymaniem pozycji. Bo ona będzie coś, mam wrażenie, głównym celem, ale to dobrze. Dobra, tu idą jakieś transportery. Ale to nie jest dla nas istotne w tym momencie. Podejmiemy walkę tu i tu. Po dwóch stronach stacji. Fury Interceptors in flight. Przeskanujcie mi, co tam w ogóle do nas leci.
Enemy sighted! You have seized a strategic area. You have seized a strategic area. The enemy has seized a strategic area. Raczyliście się zatrzymać, jak mi przykro, że to wasz koniec! Starhawks loaded and set. Papa! Ship ready! Enemy sighted! Aye, Admiral. We wait your command. We serve. No, rozpadnijcie się. O, pięknie, to mi się podoba. Dobrze, część Eldarów się już rozbuchła. Niech się teraz zatrzymają jeszcze. O, tutaj. Papa! Nie! Nie! Jaki fuks! Jak im się udało? Jak do tego doszło? Nie wiem. Changing course! Your orders? Enemy sighted! Course engaged! Xenos, pathetic! We wait your command! Ship ready! You have accumulated 50% of strategic points. To było bardzo przyjemne. To była bardzo szybka, przyjemna misja. Mało renomy, ale zawsze coś. Dobrze, tu widzę, że zachciało im się chyba atakować mój system. To nie jest dobry pomysł. To nie jest dobry pomysł. O. Jest wasz dobry dzień, chaotyci. To jest piękne, to jest piękne. Nekroni przybyli, zabili orków, lecą tyranidzi zniszczyć Nekronów. To jest wspaniałe. My natomiast idziemy tutaj, do sektora Agrippina. Bo tutaj są wszyscy naprawieni. To mnie bardzo cieszy. Idziemy teraz tutaj. I w tym systemie, co my tu chcemy? My tu chcemy umocnić jedno, drugie. Chodźmy teraz, zobaczmy, czy jeszcze któryś z naszych światów można ulepszyć. Tu już nie można. Tu już nie można. Tu już też nie można. I tu już też nie można. Czyli Nemesis Tessera... O, jeszcze chwila. A może jednak można coś tu jeszcze ulepszyć? Oczywiście, że można. Zawsze jest coś do poprawienia. Teraz Nemesis Tessera jest już nie do ruszenia, w sensie nie do zupgrade'owania.
I tu będziemy zbierać siły, którymi uderzymy na wroga tam dalej. Dobrze, tu natomiast możemy jeszcze trochę poulepszać na Kadi, ale to jest już niewiele, co możemy poulepszać. Tu już niewiele damy radę poulepszać. Niewiele można już tutaj poulepszać, bo w zasadzie do ulepszania zostały nam tutaj światy, które dają nam jakieś bonusy, jeśli chodzi o nie tyle o zasoby, ale to my musimy mieć ulepszone. Bo tu zaraz będziemy mieli 9 level wbity. I w momencie, kiedy my będziemy mieli wbity 9 level, to nam daje kolejną flotę Astartes, ale daje nam też battleshipy. I wtedy będziemy potrzebowali po pierwsze tutaj battleshipa dla tej floty, a to zeżre dużo punktów produkcji zeżre. Z Kadii oczywiście, bo tylko Kadia może produkować. Więc tu będzie pierwszy battleship i wtedy ten świat, który ulepszyliśmy szybciej, pozwoli regenerować te punkty, tak żebyśmy tutaj mogli jednego z dyktatorów zamienić na Archmechanicus. A do tego czasu powinniśmy tu mieć już na tyle poprawioną sytuację, że powinniśmy być w stanie podjąć nieprzyjaciela, który tutaj do nas leci. I tu jest problematyczna rzecz. Tu jest podnosi odwagę wszystkich moich statków. Co tu dajemy? O właśnie. Tu byśmy zredukowali threat do zera wtedy. Jeżeli byśmy to odbili. Tu natomiast jeżeli odbijemy, to co tutaj dostaniemy? Takie sobie to jest, jeśli mam być szczery. Plus do tego tu leci flota, która spotka się z tą flotą. I z platformami obronnymi się tutaj spotkają. A co mi daje Agrippina, jeżeli ja ją całą zajmę? Zwiększa szansę na Krita, okej. Chinchara, jeżeli całą bym ją zajął. After a victory, your resource pool is refound by 30%. Wow! Jeżeli wygrywamy bitwę, to wtedy mamy 15% zasobów. To wartość statków, które zniszczono w bitwie, jest przeliczana. I 15% tej wartości dostajemy jako zasoby. Spoko, to jest fajne. To ja to chcę. A Meduza co daje? Jeżeli my ją zajmiemy, 20% szybciej naprawiają się statki imperialne, ale to w tym systemie. Tak jest sobie, jeśli mam być szczery. To ja już wolę zająć tą Bellis Coronę.
tutaj tą czynczarę. Mhm. Bo to sprawi, że tutaj nie będziemy mieli żadnych... że nie będą mi się po prostu wbijać tutaj. Tutaj byłoby 1200 siły floty. Można by w sumie wziąć tą flotę i od razu rzucić ją tu, żeby ją, żeby odbić i zablokować wejście od meduzy. To w sumie jest dobry pomysł. Czy mamy tyle czasu? Mamy. Nie, nie mamy, bo odpali nam się tutaj ta bitwa, tak? Belis Korona, tak. Dobra, na tym sobie ten odcinek zakończymy, ponieważ jest wystarczająco długi. Tak więc jeśli wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. Pamiętajcie o poleceniu kanału znajomym, ponieważ może znajdę tutaj coś dla siebie. A ja zapraszam was wkrótce na kolejne odcinki z Battlefield Gothic Armady 2, gdzie tutaj podejmiemy walkę, rozbijemy ich tu. Przynajmniej mam taką nadzieję, ale powinniśmy dać sobie z nimi spokojnie tutaj radę. I to nawet bez dużych strat. Wtedy... wtedy przewiniemy turę. Rzucimy floty Skadii tutaj na Nemesis Tessera i odbijemy Nemesis Tessera. I te floty uderzeniowe będą tutaj gdzieś sobie czekać w tym miejscu do momentu wbicia 9 levela. Bo kiedy wbijemy 9 level, wyposażymy je w Ark Mechanicus oraz w te barki bitewne oraz tą flotę, która tutaj gdzieś była. Tą, która tutaj stacjonuje ze Spire'em. Tą flotę również cofniemy. Damy jej wtedy Ark Mechanicus i ona, ta flota, będzie latać razem ze Spire'em, żeby go supportować. I zrobimy takie duże zgrupowanie. Dwa razy Ark Mechanicus i raz Spire z Battleshipem. I to będzie siła, którymi to będą siły, którymi będziemy uderzać. A w międzyczasie tutaj będziemy budować kolejne floty, których zadaniem będzie obrona tych systemów. Bo tu mamy już flotę, tu mamy już flotę. Tu mamy już też flotę. Aha. Więc te floty będziemy tylko upgrade'ować. Tutaj powołamy flotę Space Marines dla Kadii, która będzie jej bronić, a tutaj tymi trzema flotami będziemy latać i będziemy uderzać. Ale to dopiero w kolejnych, przyszłych odcinkach. Dzięki, że oglądaliście. No i na razie.